Dawid Oziero, można powiedzieć, człowiek orkiestra w klubie, bo i trener juniorów, asystent trenera seniorów, ostatnio dyrektor. Dawid, spotykamy się z takiego powodu, że był to ostatni twój mecz tutaj przed ostrucką publicznością w roli działacza Sokoła, bo niestety wyjeżdżasz do Anglii. Tak, zgadza się. Następnie chcę pozdrowić moich wszystkich kolegów, którzy pewnie jak to obejrzą, to od razu ci, co wiedzą, będą wiedzieć, o co chodzi, także spokojnie. Dzisiaj, tak jak powiedziałeś, ostatni mecz tutaj przed własną publicznością. Na następny mecz niestety już nie mogę pojechać, wzywają mi obowiązki. Wiadomo, jestem w trakcie robienia kursu UEFA. Te terminy mi się troszeczkę pokrywają. Powiedziałeś o mnie, człowiek orkiestra. Faktycznie nawet kiedyś dostałem takie pytanie, czy w końcu trener, czy dyrektor, czy gdzieś tam drugi czy asystent. Tak się złożyło, ja zawsze daję z siebie 100%, myślę, że chyba nie mogę mieć sobie nic do zarzucenia, starałem się ze wszystkich sił, chciałem, aby klub rozwijał się, przede wszystkim chodzi mi tutaj głównie o naszą młodzież ostrucką. Bardzo się zżyłem tutaj z tutejszymi ludźmi, z chłopakami, których prowadziłem, kilku z nich puka do drzwi seniorskiej piłki. Mam nadzieję, że już niedługo na stałe zadomował się już nawet nie pierwszej osiemnastce, a wskoczył do pierwszej jedenastki. Co mogę powiedzieć? Chciałbym na pewno serdecznie podziękować tutaj wszystkim ludziom, którzy na mnie postawili, którzy mi zaufali. Szczególnie podziękowania należą się sponsorom, że wytrzymują tą presję, to ciśnienie. Bardzo chciałbym podziękować tutaj też trenerom, z którymi pracowałem, począwszy od Karola Szwedy, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, poprzez trenera również Sławka Majaka, którego też bardzo szanuję i myślę, że też się tutaj zżyliśmy w klubie. Dzisiaj moja praca z trenerem Jarkiem Kotasem również dobiega końca, także również bardzo serdecznie dziękuję. Na pewno od każdego z tych trenerów bardzo wiele się nauczyłem. Jest to ogromne i niezwykłe doświadczenie. Bardzo się cieszę, że mogłem pracować w takim klubie z tymi ludźmi. Naprawdę tutaj kolega też widzę, włączył nam się do wywiadu jako operator. Także też dziękuję bardzo serdecznie. Marcin, chciałbym pytanie zadać. Marcin, w roli dziennikarza dzisiaj też coś powiemy. Dawaj. Dawid, jak ocenisz dzisiejsze spotkanie? Dzisiejsze spotkanie mogę ocenić w ten sposób, że wygrana 2-1 zawsze cieszy, 3 punkty zostają w Ostródzie, dużo zdrowia zostawili chłopaki na boisku, perfekcyjnie strzelony rzut karny. Jak zawsze, ale powiem ci szczerze, że bałem się, że będziesz strzelał w swoją prawą stronę, bo tak zwykłeś uderzać w piłkę. Ja jestem zbyt ostrym zawodnikiem, żeby robić takie głupoty, także wiem, że muszę zmienić. Tak. Jakie są twoje plany życiowe dalsze? Moje plany życiowe dalsze? No tutaj kolega wspomniał, no wylatuję do Anglii, lecę do rodziny, stawiam tutaj teraz na rodzinę troszeczkę czasu, tego, który poświęciłem tutaj w klubie, muszę go teraz trochę oddać, ale mam głęboką nadzieję, że nie odłączę się od piłki, że ta piłka gdzieś tam mnie znajdzie sama może, a może ja będę musiał jej poszukać. No. A może samolot zwrotny jako pierwszy trener Sokoła? O jajku, to na razie mamy trenera tutaj na miejscu. I oczywiście, jeżeli kiedyś nadarzy się taka okazja, jeżeli finalnie zdam egzaminy i wszystko pójdzie tak jak należy, to jak najbardziej z ogromną chęcią zawsze tutaj będę wracał. No, ja się wychowałem tak naprawdę w Ostródzie, w Soku był tak naprawdę też moim klubem, w którym może nie zaczynałem, ale kontynuowałem gdzieś tam swoją piłkę. Także tak, a może Marcin w roli dziennikarza kiedyś? Także teraz korzystając z okazji, chciałem Ci podziękować w imieniu całej drużyny i życzę Ci powodzenia w Anglii. Dziękuję również. Dziękuję, super.